Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie na kanale Kinga Fortissima. Dzisiaj będą zakupy. To tak od razu w pierwszych słowach, żeby jeżeli ktoś ma ochotę na jakieś ambitniejsze dzisiaj dzieło, to akurat dzisiaj to nie u mnie. Albo zapraszam na inny film po prostu. Słuchajcie, nie samymi podróżami człowiek żyje. Jak byłam na Zanzibarze, to mimo, że byłam tam bardzo zajęta i bardzo wakacyjna i tak dalej, to parę rzeczy mi przyszło do głowy, które koniecznie musiałabym mieć. Wobec czego było tak, że moja teściowa, która była u nas, bo zajmowała się Lulu, pisała mi WhatsAppy, WhatsAppowała do mnie, że Kinga, znowu przyszła do Ciebie przesyłka, znowu przyszła do Ciebie przesyłka, znowu przyszła do Ciebie przesyłka. No tych przesyłek aż wcale tak dużo nie było, poza tym nie wszystkie były do mnie, bo tak naprawdę to z jedna chyba nawet była do Piotrka. I przyszła też karma dla kota i piasek dla kota, więc też dla Lulu była jedna. Natomiast słuchajcie, co ja na wiosnę kupiłam? Ci z Was, którzy śledzą mojego Instagrama, były Instastory, właśnie jak wróciłam z wakacji i trochę tych przesyłek rozpakowywałam. Część z Was zainteresowała się tą nową kolekcją, którą H&M zrobił z Simon Roacha. I słuchajcie, historia takiej współpracy H&M-u jest dosyć długa, nie wiem, tak naprawdę jak liczę, to myślę, że minimum 10-12 lat wypuszczają te kolekcje w współpracy z... Boże, język mi się plącze, słuchajcie, to chyba przesilenie wiosenne. Wypuszczają kolekcje we współpracy z projektantami. Coś takiego wychodzi, to oczywiście zerkam. Natomiast nie wiem, czy pamiętacie, pewnie część z Was pamięta, że kupiłam, bo część z Was się zachwycała, część z Was po prostu łapała się za głowę i pisała rany boskie, no już po prostu najbrzydsze buty świata. Kupiłam niedawno, w zimie, buty Simon Roacha. Pamiętacie te frędzlowate fraglesy, mapety z łańcuchami, które nie wiedziałam tak naprawdę, a teraz już wiem, że po prostu kocham miłością absolutną. Są mega wygodne, są mega fajne, bardzo je lubię, bardzo fajnie się dają stylizować. Także naprawdę, naprawdę je uwielbiam. I no cóż, jak zobaczyłam, że H&M wszedł we współpracę z Simon Roacha, czyli irlandzką projektantką, to oczywiście z uwagą się przyjrzałam tej kolekcji. I tak naprawdę jak kolekcja weszła, to już miałam dokładnie zaplanowane, co chcę kupić. I udało mi się. Częściowo mi się udało, częściowo mi się nie udało. Dlatego, że słuchajcie tak, to co Wam już pokazywałam na Insta i nawet pytałyście się, bo to było tylko taki screen, pytałyście się jak stylizować. Potem jakieś tam zdjęcie wrzuciłam do siebie na prywatnego Instagrama, gdzie było pokazane jak tą bluzkę. Słuchajcie, ta bluzka jest absolutnie fenomenalna. Ja w tej bluzce się zakochałam. Wiecie, że mam słabość do tego koloru. Już nie będę mówiła, ile mam bluzek w tym kolorze. Może na szczęście jest zamknięty w sypialni, więc nie będzie słyszał, ale tak naprawdę to myślę, że minimum 10 bluzek właśnie w takim, tym takim pudrowym różu. No po prostu lubię, mam słabość. Ta bluzka mi się bardzo, bardzo, bardzo od razu spodobała. Ona jest taka rockowa, ona jest taka niepokorna, ona jest no bez sensu przezroczysta, więc właśnie było pytanie, jak to stylizować, z czym to nosić i tak dalej. Wydaje mi się, że najfajniej to wygląda tak, jak jestem w tej chwili i tak, jak było tutaj. Czyli po prostu do t-shirta, ale wydaje mi się, że fajniej to wygląda do jakiegoś takiego t-shirta bardziej casualowego, czyli z napisami. Natomiast chyba nie czuję zupełnie tej bluzki tak, co by się wydawało oczywiste, że po prostu taka koszulka typu haleczka, czyli taka koszulka po prostu, która no zakrywa biustonosz, zakrywa ciało i ten. Absolutnie wydaje mi się, że ta bluzka jest właśnie, fajnie wygląda, jak jest przełamana czymś takim bardziej mocnym pod spodem. Wydaje mi się, że odciążanie jej taką delikatną bluzką, czyli jej wyciąganie jej na plan pierwszy, nie byłoby dokładnie tak, jak projektantka sobie życzyła, dlatego że słuchajcie, ta bluzka znika. Ta bluzka tak naprawdę znika.
I to o to chodzi, że ona jest tylko takim cieniem, taką poświatą, czymś takim nie do końca rzeczywistym, tak jak większość projektów Roacha. Także słuchajcie, tę bluzkę na pewno będę nosiła, na razie jestem w niej absolutnie zakochana, wisi w sypialni, także sobie nawet na nią patrzę. Nie pamiętam dokładnie, ile za nią zapłaciłam, ale na pewno to jest do sprawdzenia, bo ta bluzka cały czas, słuchajcie, jest do kupienia. Natomiast ważna uwaga, pamiętajcie, że ja noszę 36-38, górę, natomiast od razu mi się wydawało, że ta bluzka może być mała. Ona jednak potrzebuje przestrzeni i wzięłam 40 i to była doskonała decyzja, bo to jest właśnie, słuchajcie, 40. Także trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chcemy pod nią wkładać jakieś takie luźniejsze rzeczy, a niekoniecznie tylko obcisłe body, to trzeba wziąć troszkę obszerniejszą niż nasz zwykły rozmiar. Co jeszcze udało mi się kupić, słuchajcie? No to, co było, jak weszłam w końcu tam, ale chyba weszłam naprawdę tak 2 dni po wejściu kolekcji, więc nie tak późno, to zostały z moich ambitnych planów, została bluzka właśnie i został zestaw kokardek dla Stefci. W sumie to nie wiem, czy dla Stefci, no nie, chyba nie, co? Chyba nie do końca taka kokarda, ale jakoś tak mi się strasznie spodobały, są takie atłasowe, piękne i są czarne i stwierdziłam, że na pewno jakoś tam je albo ja wykorzystam, albo właśnie wykorzystam w stylizacjach dla Stefci. Może ona będzie nosiła. Aczkolwiek jak jej pokazałam te kokardki, to było takie, a fajna. Czyli chyba okazuje się, że moje dziecko już wyrasta z ery kokardek, niestety. I słuchajcie, kolejna rzecz, którą kupiłam z tej dokładnie kolekcji, to okulary słoneczne. I okularów słonecznych nie udało mi się już upolować na stronie H&M, tylko już kupiłam z drugiej ręki, bo wiecie, że jak te kolekcje wchodzą, to te osoby, które mają nastawione budziki i tak dalej, dają radę kupować, a te, które są troszeczkę opóźnione, no to niestety później wchodzą i okulary tyle widzieli. Ale na te okulary miałam straszną ochotę, także natychmiast jak tylko zobaczyłam, że ich nie ma, to po prostu znalazłam je gdzieś w internecie, gdzie jakaś dziewczyna sprzedawała. Oczywiście nowe, nieużywane. Przyszły do mnie błyskawicznie. Oczywiście droższe niż na stronie, no ale cóż, zagapiostwo się płaci. I słuchajcie, to jest naprawdę rewelacja. Stefa powiedziała, że są świetne. Piotrek powiedział, że chyba mi odbiło. Umówmy się, słuchajcie, to nie są okulary, które chronią przed słońcem. To nie są okulary, przez które jakoś lepiej się widzi. To są różowe okulary, więc to jest niewątpliwa ich zaleta, że naprawdę ten świat jest jakiś taki przyjaźniejszy przez różowe okulary. To są okulary ozdobne, to są okulary do sesji, to są okulary po prostu gadżet, to są okulary na każdy dzień, ale chyba bardziej na pochmurny. I to wcale nie o to chodzi, żeby sobie poprawić nastrój, tylko po prostu one absolutnie nie przyciemniają. Uważam, że są absolutnie czadowe, są bardzo ciężkie, są solidnie wykonane, również to, słuchajcie, w ogóle jak dostałam tę przesyłkę, to tak trochę się zdziwiłam, bo wiecie, odbierałam i tak no okulary, czyli tak złapałam, no tak jak się łapie kopertę, a okazało się, że to pudełko naprawdę solidnie waży, kurczę, no to waży tak, no nie powiem, że pół kilo, ale tak ze 30-40 deko to na pewno, samo opakowanie. Okularki też są cienkie, ale ciężkie, ale są bardzo, bardzo, bardzo ładnie wykonane. Dopóki ich nie zgubię i nie zniszczę, już widzę, że są jakieś zaświnione, ale to dlatego, że moje dziecko jakiegoś TikToka nagrywało w tych okularach. No tak, oczywiście. Także kochani moi i kochane moje, kochani, bo kolekcja była też dla facetów, dajcie koniecznie znać, czy z tej kolekcji coś upolowaliście, czy coś Wam się podobało, czy na coś zachorowaliście, a czegoś się nie udało upolować. I kochani, okulary na pewno będę wykorzystywała. Tak jak mówiłam, nie wiem, jaki będzie los kokardek, to był raczej taki zakup zamiast, bo dla Stefci miałam wybraną sukienkę, ale niestety ta sukienka została bardzo szybko wykupiona i w tej chwili nie jest do dostania nigdzie. Także kokardki, zobaczymy, jaki będzie ich los. Natomiast wiem jedno, że ta bluzka będzie ze mną bardzo, bardzo, bardzo długo. Podobnie jak, nie wiem, czy pamiętacie, bo to było
na pewno część z Was nie pamięta, bo to było jakieś 10 lat temu. To była jedna z pierwszych współprac H&M-u z projektantami i wtedy była współpraca z Marni. I tę bluzkę, słuchajcie, ja mam tutaj, sorry, bo jest z pralni, ja bardzo o nią dbam. Nie noszę, ale dbam. Nie noszę i trzymam, nie noszę i uwielbiam. I to jest bluzka właśnie, którą mam 12 lat. Jakościowo nic się z nią nie dzieje, ale tak jak mówię, no jakoś nie używam jej przesadnie często, więc jakby nie miała jak się zniszczyć. Mówiąc szczerze, o, tu jakaś nitka wychodzi. Ale z uwagi na to, że jest to taki materiał przetykany metalową nicią, to jak na 10-letnią rzecz, to jakość jest po prostu petarda w porównaniu z sukienką, o której będę Wam opowiadała za chwilę. Także to jest mój łup. Z tamtej kolekcji z Marni mam jeszcze parkę granatową z takiego bardzo miękkiego, jakby satynowego kreszu. I też ją uwielbiam, kocham i cały czas noszę. Ona ma takie rękawy 3/4, czyli jest kompletnie idiotycznie niepraktyczna, tak, no bo parka z rękawami 3/4, wiadomo, jak się nadaje na deszcz i na słote, w ogóle się nie nadaje, ale jest bardzo fajna i bardzo ładnie wygląda. I jest granatowa, a nie czarna, też mi się to bardzo podobało. Także słuchajcie, myślę, że te dwie dziewczyny se będą mieszkały u mnie w szafie bardzo, bardzo, bardzo długo i będą żyły długo i szczęśliwie. Kochani, kolejna rzecz, którą kupiłam na sezon wiosna lato 2021, to opaska Gucci. Opaska Gucci bardzo, 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 bardzo mi się spodobała. Wiecie, że ja ostatnio w tych opaskach często chodzę. Ta na dodatek jest wstrzemiona, czyli w ogóle po prostu cud miód. Nie wiem, jak to będzie wyglądało tak, ale ja uważam, że jest po prostu, o, będzie chyba idealnie pasowała do oksów. Słuchajcie, nie widzę się w lustrze, więc proszę się nie śmiać. Proszę się nie śmiać, na pewno nie pasuje do tej bluzki, ale co sądzicie? Moim zdaniem jest prześliczna. Będzie fajnym akcentem do różnych stylizacji. I kochani, żeby nie nudzić, szybko, szybko przechodzę dalej. Zacznę może od tego, bo mówiłam Wam o tej bluzce H&M, Marni dla H&M, że nic się z nią nie dzieje. To jest sukienka, którą miałam na sobie dwa razy. Jest to sukienka Decouples. Kupiłam ją na Zalando za 770 zł. Jest to czysty jedwab pleciony metalową nitką. Powtarzam, miałam ją na sobie dwa razy. W sukience się zakochałam, bo mam nadzieję, że to widać. Ona jest taka mieniąca się, migocząca, ale jest w motyle. I te motyle po prostu jakoś tak do mnie przemówiły, że koniecznie, koniecznie, koniecznie muszę ją mieć. Kupiłam. To, że się gniecie, słuchajcie, jedwab się gniecie. Miałam co prawda nadzieję, że jak jest przetykany tym metalem, to, że będzie trochę taki cięższy, stabilniejszy i nie będzie aż tak się gniótł. Natomiast słuchajcie, to, co mam ogromne zastrzeżenia, to... Tego Wam niestety nie pokażę, bo to tylko czuć. Ona jest tak nieprawdopodobnie pozaciągana, że przykro mi to mówić, ale powinna być sprzedawana za dotacją, że jest to sukienka tylko do stania, bo nie jest nigdzie zniszczona ani pozaciągana. Jest tylko pozaciągana na tyłku, czyli tam, gdzie się siedzi. A dokładnie, naprawdę, słuchajcie, miałam na sobie dwa razy, w tym na jednej imprezie, gdzie tylko stałam praktycznie. No dojechałam tam taksówką i wróciłam taksówką i byłam w niej na kolacji urodzinowej Piotrka w Dubaju. Także nie wiem, teraz właśnie zauważyłam tak naprawdę, jak wyciągałam te rzeczy, żeby Wam pokazać, co ostatnio ciekawego kupiłam, bo chciałam o niej tak i w ogóle o tej firmie powiedzieć, tak w samych superlatywach i tak dalej. No ale jak przyjechałam ręką po materiale, no to trudno superlatywy. No chyba będę ją reklamować, aczkolwiek jest taka śliczna, wiecie co, tego nie widać, ale nie, no widać, jest pozaciągana hardkorowo, jak na dwa razy za 770 zł idzie do reklamacji, zdecydowanie będę ją odsyłać na Zalando. Natomiast bluzka, którą, o tadam, a propos bluzek w pudrowym różu, od których jestem uzależniona, to no właśnie, no nie będę, co tu dużo mówić.
To jest też The Couples, 100% jedwab. I to jedwab taki, ja go bardzo, bardzo lubię. To jest taki ten jedwab taki zamszowy, taki mięsisty, taki po prostu milusiński. Bluzka prześliczna, bluzka klasyczna, bluzka w groszki. Bardzo elegancka. Bluzeczka z takim troczkiem, można sobie przywiązać, można sobie wywiązać kokardkę, jakby ktoś chciał na przykład. Bardzo pięknie wykonana, guziki powlekane, bluzkę miałam na sobie kilka razy. No i w przeciwieństwie do tej sukienki z bluzką się nic nie dzieje. Ale dajmy jeszcze chwilę, nie no, żartuję. Wydaje mi się, że z tym materiałem nic się nie stanie. The Couples to bardzo fajna francuska marka, założyło trzech braci. Zresztą przefajnie, przeuroczo wyglądają. Teraz jest, już oni nie projektują na The Couples. Zdaje się, że tam teraz jest już inny projektant. Kto to podlinkuje? Ale jest to naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajna firma. Ja pamiętam, jak oni wchodzili jakoś w 2008 czy 2009 roku, to wtedy był absolutnie, ja mieszkałam wtedy w Belgii i był absolutnie szał na tą firmę. To jest mniej więcej taka półka jak Sandro, Marz, IKKS, Malenbirger. O właśnie, Malenbirger. Dobra, przechodzimy dalej, słuchajcie. Malenbirger. Tę sukienkę już znacie, bo w tej sukience nagrywałam filmik jakiś. Ta sukienka była już kilka razy na Instagramie. W tej sukience jestem absolutnie zakochana i w ogóle tak naprawdę, słuchajcie, jestem zakochana w marce Malenbirger od zawsze. Odkąd ją odkryłam, a było to no, jeszcze przed urodzeniem Stefy, bo pamiętam, że później już niektóre rzeczy nigdy nie weszłam. Przepraszam, bo ja się tak zajęłam, bo tu jest też metka z pralni. Malenbirger to jest projektantką duńską. Ona zaczęła od firmy, założyła najpierw firmę Day by Birger & Mikkelsen, a potem dopiero założyła by Malenbirger. W tej chwili już się nie zajmuje, nie projektuje w tej firmie. Projektantką jest pani Matilde, napiszę wam kto. I to jest dziewczyna z ogromnym portfolio. Ona ukończyła St. Martins, potem pracowała dla Sony Rykiel, pracowała dla Marni, pracowała w Londynie z Mulberry, Marni, tak, przed chwilą była Marni, jakoś mi się tak wciąż krążę wokół tych samych nazwisk. Także stery w Malenbirger przejęła nowa projektantka. Natomiast Malen zajęła się projektowaniem mebli i wnętrz. Także zupełnie się przebranżowiła po latach w przemyśle odzieżowym, tekstylnym. I z tego, co widzę na Instagramie, to sprawia jej to ogromną radość. A te projekty, które ma mebli, ostatnio widziałam taki przepiękny obły fotel, też są absolutnie genialne. Poczekajcie chwilę, tak? Kot raz, a dwa mąż, słucham. Koniec, dla twoich widzów były to ogromne kłopoty, gdybyś kontrolowała po obiedzie. No słuchajcie, to jest po prostu porażka. Jestem głód. Idź stąd! Także Malenbirger, słuchajcie, ja pamiętam, to było moje odkrycie 12-13 lat temu. Wtedy w Warszawie był taki butik Blind. Wydaje mi się, poprawcie mnie dziewczyny z Warszawy, ale wydaje mi się, że Blind to był pierwszy taka namiastka concept store'u w Warszawie. Bardzo fajny butik i słuchajcie, do tej pory część tych rzeczy mam. Część tych rzeczy, tak jak mówiłam, no pociąż w nie weszłam, ale część tych rzeczy cały czas mam i tę sukienkę, mimo że właśnie mówię, była na Instagramie, nagrałam już w niej film, to chciałam wam pokazać, bo jest cały czas dostępna na Zalando i również jest dostępna taka sama granatowa, same but different. Bardzo, bardzo się wypowiedziałam. Słuchajcie, to jest wiskoza, tak jak myślałam, to jest wiskoza, ale to jest ta wiskoza taka, w którą jak zakładacie, to jest taki, jak taki ciężki, fajny, nie taki, bo ona jest śliska, ten jest taki tępy jedwab, a to jest jak taki naprawdę fajny jedwab. Przechodzimy dalej. Dobrze, nie ma mojego męża, bo wiecie, jaki byłby komentarz. Kochanie, czy planujesz karierę na estradzie? Otóż nie planuję kariery na estradzie ani w cyrku. Aczkolwiek. Kto wie, gdzie mnie poniesie. Słuchajcie, Needle & Thread. Marka brytyjska, założona w 2013 roku przez Hannę Coffin. Dlaczego, słuchajcie, dzisiaj się tak uparłam, żeby mówić? Bo nie tylko mówię o Hanie, ale też mówiłam o Malen.
bo wydaje mi się, że te marki, które były zakładane, prowadzone przez ludzi z pasją, naprawdę designerów, naprawdę projektantów mody, a nie przez ludzi, którzy szukali po prostu źródła zarobku. Te marki się, raz, że się bardzo długo utrzymują na rynku, a dwa, że one odnoszą sukces. I właśnie Needle & Thread, słuchajcie, ta marka ma tylko, no 2013 ma niecałe 8 lat. A no w tej chwili jest to jedna z tak naprawdę najbardziej popularnych marek, jeżeli chodzi o sukienki wieczorowe, sukienki wyjściowe, sukienki koktajlowe, suknie ślubne i też właśnie takie wyjściowe i trochę eleganckie rzeczy. Skąd sukces? Myślę, że wynika z tego, że coś się robi z przekonania. Pamiętam, czytałam kiedyś bodajże w Forbesie wywiad z Haną Coffin. I ona dostała pierwszą maszynę do szycia, jak miała, uwaga, 11 lat. To są takie historie, które mnie osobiście bardzo, bardzo wzruszają, bardzo przekonują do marki. Hanna Coffin do tej pory prowadzi Needle & Thread. Te kolekcje i te ubrania są, wiadomo czego się spodziewać, bo one są bardzo kobiece, są często ozdobne. Są boho, są romantyczne, mają w sobie taką troszeczkę nostalgię i dekadencję. Pamiętacie tę moją białą bluzkę, którą absolutnie uwielbiam. Kupiłam ją w KDW w Berlinie 2 lata temu i nadal jest jedną z moich ukochanych absolutnie bluzek. A tę, no cóż, tę kupiłam, bo stwierdziłam, że będzie bardzo fajna do jeansów. Jak wszystko, co kupuję, prawda? Będzie bardzo fajna do jeansów, będzie bardzo fajna do białych spodni, będzie super do dzwonów, będzie bardzo, bardzo, bardzo fajna do takich, wiecie, codziennych stylizacji. Wiecie, że ja lubię przełamywać i często w cekinach chodzę w dzień, a wieczorem zakładam biały podkoszulek i jeansy. I po prostu nie mogłam sobie odmówić, zwłaszcza, że słuchajcie, ujęły mnie, absolutnie ujęły mnie te rękawy. Kochani moi, dobiegłam, a właściwie może dotruchtałam do końca moje zakupy wiosenne. Dajcie znać koniecznie, czy Wam się podobało. Napiszcie też, jakie Wy petardy wiosną kupiliście. Czy jakieś petardy kupiliście. Czy może wdrażacie to, co ja powinnam wdrożyć. Czyli ogarnąć się i przestać wreszcie kupować. Całuję Was mocno, pa!